Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj razem z Masterem witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na nasze domowe Grand Prix, Grand Prix Stanów Zjednoczonych, Circuit of the Americas. Mamy taką nadzieję, że nasze władze w tym zespole będą zadowolone z naszego występu. Pan Gene Haas. Jeszcze tak chciałem dokończyć, mam nadzieję, że Günther Steiner będzie dzisiaj zachwycony. A właśnie. Günther Steiner. On to musi być. Dobra, mam jakiś tutaj setup wgrany. Sucho. Wyjazd na tor. O, jest. To ja już wiem, co będzie na prostej. Tam. Ha, no dobra, wiem, co chodzi. Tam będzie po prostu ślepota. Ta. Jezus, to jest tak wolne. Człowieku. Ale przyczepne, powiem ci. Przyczepne, no. Zadziwiająco przyczepne. Wybacz, że ścinam to, ale tutaj mogę. W karierze nie mogę oczywiście. O Jezu. Piękny wschód słońca normalnie, sam zachód. Na razie jestem 11 według gry. Ja nie wiem, który jestem, bo nie mam. Ale trzeci sekund. Było spoko na tej prostej. Tak. No ale wiadomo, DRS. I mieszanka paliwa. Nie, chodziło mi o widoczność, że było widać tabliczki normalnie. Nie no, było nam to chyba tak, ale jak jedziesz ogólnie, to masakra jest. Oj, pojechałem szeroko, prawie jak Lewis Hamilton w sezonie 2018. Ale tutaj do hamowania to nie widać do ostatniego zakrętu. No, tam to była masakra. Nie wiem, który będę. Też nie wiem właśnie, bo nie mam tylko zaznaczone na gierze. 16. 8. 16. No to ładnie. Ósmy. Oho. Kurczę, nie mogę startować na odwróconej. Haha, widzisz. To mnie chłopie martwi. Dobrze. Dobrze ci tak. Nie, żartuję oczywiście. Jedna tysięczna za Perezem jesteś. Co tu się wydarzyło? Now we can fight. Ty, ale powiem ci, że jestem... Kimi Raikkonen dostał bolid, którym wygrał ten wyścig tutaj w sezonie 2018. Tak, stoi w jego garażu już. Tak, obok motocykli tych wyczynowych. No i co, tak, będzie mógł sobie zrobić muzeum w domu. Dlaczego oni mi taką strategię dali, ty? W sensie oni mi dali tą niższą, tą dolną. A, odwróconą i jeszcze na twarde. Nie, miękkie twarde, a czemu, dlaczego nie miękkie pośrednie? A, no to słuchaj. Günther Steiner, hopie. Was ist das? Startuje za Alexem Albonem. Za mną Lando Norris. Norris chciałem powiedzieć. Był rozrabiaką oczywiście w e-sportach. O Jezu, ale naprawdę nie chcę po prostu wracać do wyścigów w Monako. Znaczy ja go nie oglądałem, nie? Tylko po prostu... Ja obejrzałem kawałek, ale to naprawdę kawałeczek. I po prostu wyłączyłem telewizor. Znaczy, wiesz, ja jestem dumny z ciebie, ze mnie, że my ścigamy się na takich trudnych ustawieniach. Bez asyst. Na uszkodzeniach. No naprawdę, no. Nawet wystąpiliśmy jako rywale w evencie. Dokładnie. My nawet ze sobą rywalizowaliśmy. No. Znaczy, w sumie myśmy nie rywalizowali tak koło w koło, ale no, rywalizowaliśmy, no ale, no nie wiem. Wiadomo, z różnych stajni byliśmy. Tak. Jako Endurance jechaliśmy, tak? Tak. Jedź, tak. Panie. No jedź! Ja muszę do zera się dotrzymać. Co jest? Puszczałem Pereza. Powiem ci, Mateuszu, że bardzo pochmurnie dzisiaj na torze kota. Może to i dobrze, bo przynajmniej nie będzie oślepiać. Ładnie. I będzie wszystkie punkty widać hamowania. Też ostatnio mówisz na potwierdzenie jakiegoś faktu plus jeden częściej niż dokładnie, albo coś takiego? Wiesz co, ale jakoś kurczę, mam wrażenie, że to jakoś swoją drugą taką młodość przeżywa.
Bo już to było jakiś czas temu. Potem to troszeczkę zacichło. Teraz jakoś znowu chyba się pojawia. No bez kitu. Nie, teraz jest twój tak, byczku. A to nie, to ja tak nie mówię, to ja mówię plus jeden. Teraz widzę, że to jakoś tak. Nie, to akurat to nie, ale dla mnie plus jeden to jest. Do prowadzącej tak można nawet mówić plus jeden, nie no, żartuję oczywiście. No bo tu napisz plus jeden, kurna. Tam, gdzie jest sekcja punktów, nie? Plus jeden. Plus jeden. Plus jeden to. Ale nie w poteczce, tylko obok. Tak. Liczyli. Tak. Jeszcze na czerwono, czerwonym długopisem. Oczywiście. Dobra, skupienie. Dobra, start dobry. Nikt nie wystartuje. Jezus, jaki dajbom zrobił. Dobra, zyskałem jedną pozycję nad Perezem. Powiem ci tak, nie wiem co tu się stało, ale jestem 13. Zyskałem pozycję. Myślałem, że się rozwalę, rozbiję, ale... Ja plan minimum zrealizowałem. Powyżej naszego targetu? Tak. Jaki był twój target? Żeby nie stracić, albo nawet zyskać jedną pozycję. No to nie straciłem i nawet jedną pozycję zyskałem. Nie wierzę, no! Nie, problemy no. Patryka. Nie, no to jest jakiś dramat. Co było w ogóle? Kto mi zrobił tutaj w bomb tego? Break testa. No nie mam skrzydła. Typowe. Co za frajer jeden, no. A już wiem co chciałeś powiedzieć. Już wiem co chciałeś powiedzieć. Co za typ w ogóle to był? No, nie wierzę. Trzeba by to. Było tam, trzeba by było tam zaznaczać ocenianiu filmu. Ale powstrzymałem się. Nie no, to jest jakiś dramat w ogóle, co tu się wydarzyło? Jezus. No, widzowie, no nie miałem żadnych szans, no. Nie miałem żadnych szans. Myślałem, że się rozwalę na wjeździe. Ale przynajmniej dyskwalifikacji nie dostałeś, tak jak na 14. Dokładnie. Ty też. Tak. A to był pamiętny wyścig. Strasznie długo zbieraliśmy się do niego, żeby w ogóle wystartować. Ta. Tam pewien użytkownik miał problemy z połączeniem, że tak powiem. Tak. A powiem ci, że tepało mi trochę te boty, nie wiem czemu, ale mi tepało je jakoś tak. Wiesz, że to jest multiplayer w FPN 2019. Ale w ogóle ja o tym już w sumie nie wiem czy mówiłem. Mówiłem w karierze, tak. Jak oglądacie ten film, to chyba mówiłem w karierze, że strasznie zauważyłem rozbrat. Właśnie jak wróciłem do tych lig po tych 3 latach, taki rozbrat zauważyłem, jeżeli chodzi o single i multiplayer. Kiedyś, serio, jakieś to przełożenie miało, a teraz mam wrażenie, że w ogóle to nie ma żadnego przełożenia. Co ty? Kariera to jest w ogóle swoim życiem. Dokładnie. W sensie chodzi po prostu mi o to, że jak ktoś się przyzwyczaja do kariery, do tych dobrych bolidów, bo tam w sumie są dobre, przyczepne bolidy, to potem jak trafia na takie multi, to przeżywa to samo co ja tutaj, na przykład w kooperacji, czyli zgrzytanie zębów, płacz, rozgoryczenie. Nie no, tak źle to ja nie mam. Może dlatego, że na multi mniej narzekam na hamulce, które się blokują. Ja bardziej, wiesz co, narzekam na ERS, bo to jest dramat jakiś. A, tak. W karierze to w sumie nie musisz nim zarządzać. Dokładnie. No i jeżeli chodzi o opony... Przyjedziesz, ci masz zaoszczędzone. No jeżeli chodzi o opony, no to tam właściwie zawsze są miękkie, pośrednie, bo masz takie ulepszenie, które ci mniej je zużywa. Tak. Ale niestety to ulepszenie, które powinno poprawić hamulce, no tak naprawdę je pogarsza. Pierwsze dwa są jeszcze spoko, ale to trzecie i czwarte jest dramatyczne już.
a sobie odkryłem taki sposób, co robić, żeby w kwalifikacjach mi się nie przekrzywały opony. Po prostu jak oddaję mi już kontrolę nad bolidem, bo robię oczywiście szybkie wyjazdy, to staję sobie, czy tam zwalniam, także o parę stopni mi opony się schudziły. A. Wtedy idealnie temperatura wystarcza, żeby opony mi się nie przegrzewały. A to jest bardzo dziwne, bo jak robisz w sumie start szybki, to te opony i tak są zimne. No, a widzisz. Ale zawsze te parę stopni jeszcze zrzucam. Wtedy nie tracę przyczepności. Bo nie odczułem tego jakoś bardzo. A i opony mi się nie przegrzewają. To jest w ogóle ciekawe, że ty masz problem z tymi oponami. Naprawdę mnie to tak ciekawi, jak to jest możliwe. Tak. Bo ja właściwie nie mam z tym w ogóle problemu. Miałem z tym problem teraz w Racing Point na początku sezonu, w karierze, ale... W sumie nawet nie wiem, z czego to wynikało, tak się szczerze powiem, ale... Teraz Ferrari jest git. Ferrari. Grande zespół. No, u mnie taką imbę odwalił, że to jest dramat w ogóle. Zresztą wiesz. Wiem. To są grande, oni są grande. Ale ja miałem podobną sytuację, jak do nich przechodziłem, wiesz? Że też mieli bardzo dużo punktów, a po prostu ich nie wydawali. No, oszczędni. W czasach kryzysu. Oszczędni. Ale widzisz. Osiągnięcie, już maksymalna prędkość ma na przykład w Racing Point. Silnik Ferrari jest gorszy niż Mercedesa w tej grze. Aha, wiem o tym. Ale na przykład Aero w Ferrari jest dużo lepsze. I chyba Honda jest gorsza od Renault. Bardzo możliwe. Coś mi tak się wydaje. Bo mi też McLaren jest pierwszy. Honda, Toro Rosso Honda jest na drugim miejscu. I Alfa jest na trzecim. Wydaje mi się, że silnik mamy gorszy od McLarena. On mnie już do boksu zaprasza, ale to jest jeszcze za wcześnie. Nie jedzie mi się aż tak źle jeszcze, bo te opony jeszcze jakoś tam trzymają. Jadę teraz na pośrednik, jest spoko. I w ogóle kazał już zmienić od razu na pośrednie, na pierwsze. No i widzisz... A niektórzy zobaczą, że teraz po pitstopach założył twarde. Tak ktoś odpowiedzialny za strategię wymyślił. Kaio Yamatsu chyba, nie? Nie, Ayu Komatsu to jest inżynier chyba, ale nie strateg. Jak tam jest strategiem. A Yokomatsu to był kiedyś inżynierem wyścigowym Groszka, nie wiem kim tam teraz jest. To chyba był, ale też w innym zespole był chyba. W Lotusie. No możliwe, możliwe. Wtedy kiedy Groszek jeszcze jeździł po podia. No teraz też jeździ po podia, oczywiście, że tak, tylko coś nie wychodzi. Właśnie, możemy w końcu, no, mówić o tych rozstrzygnięciach transferowych w sumie. Już tak. A właśnie. Bardziej na świeżo. Ostatnie w sumie 4 odcinki kooperacja tym, no, za dużo nie mówiliśmy. A poczekaj, zaraz się okaże, że kiedy widzowie to oglądają, to już wiadomo co z Williamsem. I Alonso wróci, tak? Nie, no, żartuję. I Alonso wróci, albo, nie wiem, albo Rastela wykopie, czy coś. Renault. No proszę. O nie, nie psuj się jeszcze, że bo jadzie. W sensie nie wyjeżdża, scenik nie wyjeżdża. I jeszcze w tej chwili oczywiście. A, już po incydencie. Tak, Jeff coś mówi. Alfa Romeo tam stoi. Dwa Williamsy przede mną. For sale? Nie no. For sale. Może dalej tak, for sale, a może już nie. W tylnym skrzydle zamiast Orlen to jest napisane na sprzedaż. No dokładnie, właśnie do tego zmierzałem. No mi jak teraz nie będą mieli żadnych logotypów, to mają sporo miejsca. Różni agenci nieruchomości będą mogli się tam ogłaszać. Która boksów się zaczyna?
Dobrze, niech się zaczyna, niech się tam poblokują. Bo tak o widzisz, zjechałem wcześniej. No, czyli to widzę podcięcie, tak zwane. Nie no, tracić zabezpieczenie przed stratą czegokolwiek. Hamilton wyjechał za Kubicą i jeszcze chyba otarł się od niego w pierwszym zakręcie, ale ja mam zepsuty DRS, więc nawet jakbym Hamilton miał jakoś... Kurczę, ale strasznie Lewis wolno jedzie. Szkoda, nie ma skrzydeł może. Być może. Albo po prostu ja pierwszy sektor taki mocny mam. A ja wyjechałem przed Russellem. Nie, to jest coś niemożliwego. Tylko to z tego, jak ja... Nie wiem. To z tego, jak ja mam szkodzony DRS i mi nie działa po prostu. Jest opóźnione to hamowanie. Wyprzedzam Lewisa Hamiltona. No proszę. A dlaczego Gasly ma miękkie opony? A Kubica go blokuje. Patrz, jaka ta, jaka... Patologia. Po prostu jazda zespołowa. Dwóch kierowców z innego kraju. Pięknie, pięknie. Więc jestem pozycję już jedną do przodu. Jak Hamilton tak daleko wyjechał, może coś mu faktycznie dolega. Jakiś issue ma. Wiedziałem. Nie no, bo reszta w porządku wyjechała. Jest to tylko Hamilton jakieś takie ma usterki. Ale jednak wiadomość pójdzie w świat. Haas wyprzedził Mercedesa. Dokładnie. Ja oczywiście mam karę. Normalnie. Ale w ogóle tak się zastanawiam. Będzie dramat algorytmiczny, jak to będę jechał w karierze. Już to widzę, że będzie dramat. Będzie. No to można tak łatwo ściąć. Ja lubię przecinać sobie. Znaczy, przecinać. Ja wykorzystuję po prostu limit toru, tak? No to oczywiście. Żeby jakby balansować te chore boty, no bo to jest chore. Jak można mieć w Belgii czas... No jak można mieć tam czas? Tak dobry, no przecież to jest... Sakra. No oczywiście kwiat na hardach jest. No widzisz, mówiłem, że ktoś będzie taki mądry. Kwiatuszek jest mądry. I Toro Rosso. No, przyszłego roku, w sumie od tego. Alfa Tauri. Powiem ci, dziwi mnie to, że ja naprawdę gonię tego. Dostałeś tutaj karę, jak ja ściąłem teraz perfidnie, bo zająłem się ustawianiem bolidu i nawet ostrzeżenia mi nie wyleciało. Wiesz co, nie, ja bardzo perfidnie ściąłem, chyba bardziej niż ty mi się wydaje, znaczy... No spoko. Bardzo przeciąłem, znaczy no, bardzo. Ile ja na tej zmianie ustawień straciłem. Zmianie ustawień? Ty skrzydło zmieniałeś? W sensie... Nie, tutaj... No, hamulce zmieniałem. O. Trochę naprzód bardziej stawiałem, bo mi się zaczęły blokować. I bokiem zaczął mnie rzucać. Jezus, kwiat! Nie dość, że na hardach jedzie, to jeszcze ci przeszkadza. No, dokładnie. A, ja widzę, że gdzie ty jesteś w tej kawalkadzie. Tam jedzie kwiat, a przed kwiatem jakiś żółty, różowy bolid. Pan Stroll. Możliwe. Na pewno Stroll, bo widzę. No to jak widzisz, no to okej. Wyprzedzę go. Dobrze. Great job. Miejsce 15. Jedziemy dalej. I czuję się dzisiaj niepocieszony, bo nagrywamy to, drodzy widzowie, 20 taki początek jakby, że pół godziny temu nagrywaliśmy Meksyk. I tam też mi nie poszło, bo tam też miałem problem na od razu pierwszym okrążeniu. Czuję się niepocieszony, drugi wyścig z rzędu, takie problemy. A ja będę 16 dzisiaj chyba. No, będę 16. Burbeto. No za mną Lewis, 1,4 do mnie traci. Także na razie jest dobrze. O, może 15 będę jednak. 15 okrążenie, więc w zasadzie mogę już używać hotlapa.
Ja na chyba 15 będę. No to ładnie. To pójdzie w świat, proszę państwa. Wjeżdżam na metę na pozycji 6. Pół sekundy przewagi nad Hamiltonem, ale prawda jest taka, że sobie ten trzeci sektor już naprawdę odpuściłem. Ło, depło mi strola trochę, ale... 15. Lalos również już dojechał. Zjeżdżamy do alei serwisowej, no i... Świętujemy domowy wyścig. Świętujemy. Bottas. No, Valtteri Bottas, kurczę, tutaj ma aspiracje, żeby powalczyć o mistrzostwo. Pytanie, czy Mercedes tych aspiracji jego nie zdusi w jakiś sposób. Sebastian Vettel, no kurczę, kto wie? Być może już niedługo nie będziemy widzieć tego kierowcy. No, to byłaby dla niego porażka wizerunkowa, nie ukrywajmy. Właśnie. Bo tacy mistrzowie sami odchodzą, w sensie, wiesz, kończę karierę i jelo, a nie, że nie dostanie miejsca. To znaczy, słuchaj, można powiedzieć, że odszedł, bo przecież nie zaakceptował kontraktu. Ale wiesz, o co mi chodzi, że no, tu się skrały kwestie kontraktowe, a nie na zasadzie, że... Ale słuchaj, no, wiesz, porównując sytuację z Michaelem Schumacherem, to mimo, że Schumacher zdobył 7, przepraszam, nie 7, ile zdobył Ferrari? 5 mistrzostw świata, to i tak Ferrari go wykopało tak naprawdę. Była taka wojna o panowanie w zespole i właśnie Schumacher z Jeanem Todem wtedy mieli władzę nad wszystkim, a Luca di Montezemolo chciał właśnie przejąć władzę, bo nie podobało mu się to, że pracownicy tak naprawdę zespołu mają władzę, a nie szefostwo. No i taka była wojna wewnętrzna o decyzję co do następnego kierowcy na sezon 2007, że nareszcie Schumachera wykopali tak naprawdę. Nawet nie wiedziałem o tym. No więc taką ciekawostką kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że się wam podobało. Zachęcamy oczywiście do komentowania, subskrybowania kanałów, lajkowania filmów, klikania dzwoneczki, żeby być na bieżąco. Wpadajcie na nasze media społecznościowe, zaglądajcie do opisu filmów, bo tam są wszystkie przydatne linki. No i cóż, zapraszamy na kolejny odcinek Grand Prix Brazylii. Oddaję tobie głos. Na razie. Na razie.